Siemano, witajcie na kanale Iron Moto Vlog. A to przed Wami jest Sportster S. Jedziemy. Będą to moje pierwsze wrażenia z jazdy, chociaż jestem po 4 km przejechanych. Stwierdziłem, że muszę jednak chwilę się przejechać sam, żeby po prostu zobaczyć w ogóle co się z czym je i żeby od razu mówić jakoś w miarę sensownie, chociaż uważam, że będzie to ciężkie, ponieważ powiem Wam tak, ten motocykl to jest zupełnie coś nowego. To jest coś, czego jeszcze w stajni Harley'a moim zdaniem nie było. Postaram się wszystkie moje myśli ładnie jakoś streścić i powiedzieć Wam wszystko, co mi się w głowie tutaj kłębi i dzieje. Na początek powiem Wam tak, pozycja jest jak dla mnie nietypowa. Przede wszystkim patrzcie, co tu się dzieje. Tu się trzyma kolanami zbiornik, czego w sumie nie doświadczyłem w innych Harley'ach, chociaż zazwyczaj jeździłem z takimi, które mają wysunięte podnóżki do przodu, ale takiego czegoś po prostu no, nie spotyka się zbyt często. Motocykl zachęca do agresywnej jazdy. Pozycja jest również bardziej agresywna. No, nie jeździłem niestety Pan Ameryką, nad czym bardzo ubolewam, ale może z jednej strony to dobrze, bo dopiero dzisiaj mam pierwszy raz kontakt z silnikiem Revolution, który po prostu jest czymś nie do opisania, jeżeli chodzi o Harley'a. Naprawdę jest to kawał piekielnej maszyny. Jechałem już przez chwilę na mapie Sport, ale to za chwilę. Najpierw jeszcze chciałem Wam powiedzieć o tym, że co jest nietypowe w tym motocyklu. Harley przeszedł na kierunkowskazy przełączane tylko lewym kciukiem. Zawsze mamy tutaj, mieliśmy zazwyczaj lewy po lewej, prawy po prawej. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to fajne jest to, że są, widzę tutaj grzane manetki, jest tempomat w standardzie. Stoję na światłach, zaraz będę mówił dalej, żeby się po prostu nie zgapić. Nietypowe przełączanie świateł. Generalnie ergonomicznie wydaje mi się, że to jest trochę średnio rozwiązane. Przyciski mogłyby być lepiej umiejscowione, natomiast no nie wiem, możliwe, że nie wiem do końca, którymi palcami powinno się co tutaj robić. Jadę sobie na mapie Rain i powiem Wam, że jest bardzo odczuwalna różnica między mapami. W ogóle kto słyszał, żeby w Harley'u były mapy, wyświetlacz też, no taki fajny, podoba mi się, kozacki, niby jest taki okrągły, nie za dużo jakby miejsca zajmuje, ale bardzo przejrzysty. Jak zwykle, jeżeli chodzi o wypożyczanie motocykli, dziękuję Harley'owi z Łodzi, z Liberty Motors. Każdy może w sumie iść i się przejechać, co jest fajną opcją. Wystarczy pokazać prawo jazdy, dowód osobisty i załatwić po prostu parę podpisów, opłacić jakąś tam kaucję i można się przejechać na godzinkę 50 km, także po raz kolejny zachęcam. No cóż, wjedziemy na autostradę. Zobaczę, jak to w ogóle się czuje tą maszynkę. Jedna tarcza jest, ale hamulec jest po prostu mega zarąbisty. Sprzęgło również jest typowo nie harlejowe, że tak powiem, ale to już jest, wszystko idzie, już tak zostanie. Powiem Wam, że Harley się zmienia i to naprawdę czuć i widać. Coś się dzieje. Ja jestem jak najbardziej na tak. Jadę na czwórce, zmieniam na trójkę, mapa Sport. Jadę trójeczka 70. I po
powiem tylko tyle. To jest coś nieprawdopodobnego, nie? To jest zupełnie inny motocykl. To, co tu się dzieje, to jest szok w trampkach. Piekielnie mocny. Szóstka, zobaczcie. Nie ma tu miękkiej gry. Niesamowite. Co oni tutaj w ogóle zrobili? Jezu. 123 konie. O ile dobrze pamiętam, 125 Nm. No, powiem wam tak. Ciężko go sklasyfikować, ale powiedziałbym, że to jest naked. I powiem wam, że jest po prostu zajebisty. Zbity, muskularny, z szerokimi kapciami, wygląda kozacko. Dużo osób porównuje go do Fat Boba, ale myślę, że głównie przez tą lampę. Poza tym jest to całkowicie inny motocykl, inaczej się siedzi na nim. Jest kozak po prostu. Bardzo wygodny do takiej właśnie jazdy typu wyjechać na miasto, gdzieś poszaleć, do agresywnej jazdy. Sprzyja do tego. Raczej nie polecałbym, już teraz mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o pozycję, jakichś dłuższych przejażdżek, kilkaset kilometrów, chociaż wiadomo, że dla chcącego nic trudnego, ale na pewno nie został po to stworzony. Myślę, że to jest fantastyczna zabawka. Pojawiają się coraz to nowe testy tego motocykla, recenzje. Ja nie robię żadnej recenzji. Macie tutaj na żywo po prostu pierwsze wrażenia z jazdy. Osoby, która jeździ na co dzień Harley'em, i powiem wam, że to jest coś nowego, coś niesamowitego. Harley się zmienia. Harley idzie w nowym kierunku. Harley robi motocykle, które chcą się sprzedawać w dzisiejszych czasach. Powiem wam, że nie wiem dlaczego, chociaż mało mam porównań, bo jeździłem GSR-em 750, jeździłem jakimiś ścigaczami litrowymi, jeździłem Tracerem, jeździłem Hondą CBF 1000, różnymi innymi motorkami, ale jakoś dziwnie chce mi się go porównywać do Yamahy MT-09 albo nawet do Yamahy MT-10, chociaż wiem, że MT-10 to jest zupełnie jeszcze inny kawałek chleba. Ale MT-09, no myślę, że mógłby konkurować. Naprawdę jest bardzo ciekawy. Oczywiście ma minus. Ten wydech jest minusem po prostu dla mnie. Zrobię sobie jakieś fotki i widzimy się jeszcze dalej z jazdy. No dobra, witajcie z powrotem. Mapka zmieniona na deszczową. Wjeżdżamy do miasta. Cyknąłem parę fotek na pamiątkę tej zacnej maszyny. Polecam każdemu. Polecam fanom Harley'a zobaczyć, w jakim kierunku zmierzają chłopaki z Milwaukee. No i polecam wszystkim, którzy zawsze uważali, że Harley to nie jest jednak to, żeby sprawdzili, co tu się dzieje w ogóle. No Harley, który na jedynce chociażby stówę potrafi zapierdzielać, to jest na pewno coś innego. Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć na pewno to, co już mówiłem, że sprzęgło zupełnie inaczej pracuje, zarówno jak i hamulec. Wszyscy mówią o tej jednej tarczy i że to rzeczywiście zaczęło hamować, więc mogę powiedzieć, że tak, to zaczęło hamować.
te hamulce dają radę. Tarcze są Brembo i klocki, więc do czegoś to też zobowiązuje. Firma raczej nie może sobie pozwolić na lipę. Jak się czuję na nim? Czuję się jak na motocyklu, którym właśnie mogę sobie wyjechać, pośmigać po mieście, poświrować, pobawić się, wyszaleć i wrócić do domu i odpocząć. Tak. Właśnie tak go mogę na szybko sklasyfikować. Raczej do właśnie głupawek. Również do tego, że naprawdę według mnie wygląda fantastycznie. Muszę zwrócić uwagę na biegi. Wszystko wchodzi i pracuje po prostu wyśmienicie. Czynia jest zupełnie inna. Silnik to jest po prostu coś niesamowitego. Mam wrażenie, jakby to nie był do końca Harley. Ale pewnie jest to też związane z tym, że nie słyszę w ogóle wydechów. Ja jestem jednak, uwielbiam dźwięk wydechu. Tak naprawdę głośniejszy wydech. Wiem, że pewnie z czasem coraz bardziej będzie to egzekwowane, aby motocykle ciszej pracowały. Natomiast póki mogę, to się cieszę tym. Wracając do tematu, jak usiadłem na niego, to ucina się mi wszystko szybko. Jest bardzo, jakby nie ma widelca bardzo wypuszczonego do przodu. Kierownica jest bardzo blisko. Jest też nisko kierownica, co zachęca do tego po prostu, żeby się pochylić, złapać ten bak, przytulić się do tego motocykla, stworzyć z nim jedność i po prostu zapierdzielać ile się da. Nie wiem, jakie są prędkości maksymalne, ale jeżeli chodzi o przyspieszenie, to jest po prostu niesamowite. Naprawdę jest nieprawdopodobnie zrywny ten motocykl. Fajne jest to, że lusterka są właśnie w tych w końcówkach manetek, co powoduje, że mamy tak naprawdę przed sobą tylko drogę. Ma to oczywiście swoje minusy, takie, że trzeba się do tych lusterek przyzwyczaić i jeżeli chcesz sprawdzić, co się dzieje za tobą, musisz się zostawić skupienie to przed tobą i zwrócić uwagę na lusterka. Nie da się tego zrobić jednocześnie w bardzo krótkiej chwili. Wszystko ma swoje plusy i minusy, jak wiemy. Praca silnika, nie słychać wydechu, praktycznie nie słychać silnika. Słychać, że to jest na pewno fałka, co do drgań. Wydaje mi się, że są na podobnym poziomie jak w Fatboyu. Chociaż wydaje mi się, że ten silnik jest jeszcze bardziej pozbawiony drgań. Pierwsze wrażenia, które są po prostu fantastyczne, każdemu polecam. Naprawdę każdemu polecam, żeby się przejechał z Afriko nowiuśkim, po prostu Harley'em, najnowszą generacją motocykla. Każdemu, kto ma ochotę jeszcze skorzystać z tych dni. Teraz mamy naprawdę, do niedzieli jest super pogoda, więc polecam, naprawdę polecam. Dla stałych widzów na koniec tylko powiem, że niestety w ostatnim czasie miałem dosyć ograniczony czas na wszystko, dlatego nie ma nowych filmów na kanale. Nie wiem, kiedy pojawi się następny. Postaram się, żeby to było jeszcze w tym sezonie. Chciałbym zrobić jakieś podsumowanie sezonu, powiedzieć, co mi się udało, czego mi się nie udało zrobić. No nic nie słychać. Aczkolwiek nie martwcie się, na pewno będą następne filmy. Muszę się tylko ogarnąć wszystkim. Trochę muszę też mieć wenę, bo to wiadomo, nie da się wszystkiego robić od tak. Więc
Mam nadzieję, że materiał się wszystkim podoba. Zostawcie łapki w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o Sportsterze. Jakie macie pytania, będę mógł wam ewentualnie powiedzieć jakieś moje odczucia dodatkowe. O wielu rzeczach pewnie nie powiedziałem. Nie da się tak na szybko. Powiem wam po prostu, że maszyna jest kozacka. Pozdrawiam wszystkich. Wypatrujcie następnych materiałów, może za 2 tygodnie, może za miesiąc, a może za 2, a może następna przejażdżka będzie w zimę. Nie wiem tego. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i do następnego razu. Hej! Jedna ważna kwestia, o której trzeba powiedzieć, to zawieszenie. Słyszałem jakieś opinie, że mimo, że to jest Ullins, to nie do końca może wybiera to tak, jak powinno, że czuć jakieś tam wyboje, że wjedzie się w jakąś dziurę i dobija do końca. Chyba nawet na materiale od Motobandy była taka gadka. Ja wam muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę według mnie zawieszenie spełnia swoją rolę. Teraz specjalnie jeżdżę nawet po różnych nierównościach. I powiem wam, że jest bardzo, bardzo przyzwoicie. Także chciałem to nadmienić, tak mi się jeszcze przypomniało. Podsumowując, dla kogo ten motocykl i czy bym go kupił? Na pewno nie jest to motocykl, żeby nim gdzieś jeździć w dalsze trasy. Bardziej na krótkie trasy gdzieś tam w koło komina, żeby się po prostu pokręcić. No i pytanie, czy bym go kupił? Na świeżo mogę powiedzieć, że tak. Jestem pozytywnie zaskoczony, mega. Uważam, że jest po prostu super cackiem. Bardzo mnie tylko, jeżeli mógłbym powiedzieć tak na szybko, wkurza ułożenie kierunkowskazów i cała ta tutaj konsolka, że tak powiem. Więc poza tym, jak na razie wszystko jest na plus, więc no, polecam dzieciom.